Kampania się zaostrza. Co się stało? Zniknął pana baner. Dostałem telefon od znajomej, że idzie po plac wolności, patrzy, nie ma banera. No więc podjechałem, sprawdziłem. No rzeczywiście nie ma. No baner wisiał, był dosyć duży, wisiał bardzo wysoko. I no po prostu zniknął. Ja myślę, że ta sprawa zostanie wyjaśniona, bo to wisiało naprzeciwko Urzędu Miasta, więc ktoś tam pewnie musiał to widzieć. Zwłaszcza, że no przecież jest też prezydent z Prawa i Sprawiedliwości, tak? I ja jestem posłem Prawa i Sprawiedliwości, więc no ta kampania także powinna leżeć, znaczy wyjaśnienie tego przypadku powinno także leżeć na sercu prezydenta. No teraz nie wiem, kto to jest, kto to zdjął, bo żadnego zawiadomienia o tym, że ktoś będzie zdejmował, nie dostaliśmy. Ale to niełatwo go zdjąć, żeby nikt tego nie zauważył. No ja myślę, że nie, że to pewnie się powinno wkrótce wyjaśnić. A jakich to rozmiarów był baner? No duży, bo cała taka frontowa ściana na ulicy Krótkiej. Zgłaszał pan to gdzieś? Jeszcze nie zgłaszałem. Do jutra jeszcze będę spróbował poszukać, gdzie on się znajduje. A ma pan jakieś podejrzenia? To znaczy, był pewien spór z ZGL-em na temat tego baneru. ZGL twierdził, że jest za duża powierzchnia, że nie była taka uzgadniana. No i być może, że to ZGL. No zapytam się, będę się pytał. A przecież do tej pory wisiały tam banery i prezydenta. Wisiały banery po śmierci prezydenta Kaczyńskiego. Wisiał baner z prezydentem Dudą. No, wisiał mój, no do dzisiaj. Nikomu to nie przeszkadzało wcześniej? No nie przeszkadzało.